idziemy uczyć się jeździć trochę bardziej skomplikowanym samochodem niż my mamy, czyli my mamy miejski, a będziemy jeździć takim z napędem na 4 koła, 4x4, to się tak nazywają, nie mam pojęcia co to znaczy. Tak więc, tato, sorry, ale teraz jak będziemy od ciebie pożyczać twoją furę, to nie będzie jazdy po pięknych szwedzkich drogach, tylko pojedziemy w błoto. A ja specjalnie na tę okazję założyłem szybkie okulary. Inspiracją do tego kursu była Gruzja i droga do Malo, gdzie jechaliśmy z samochodem 4x4 z kierowcą, przewodnikiem. I tam miałem taką pokusę, żeby wynajmować w Gruzji samochód i jeździć samemu, ale jadąc na tą górę zrozumiałem, że to jest kompletnie niewykonalne. Wjechać na nią samemu, bez żadnego doświadczenia związanego z jazdą samochodem terenowym. Nie mam pojęcia, co tam, jak przełączać, wyłączać, włączać. Reduktory, srory i jakieś tam inne rzeczy. Mam nadzieję, że dzisiaj tego dowiemy. No i przy okazji będę miał dodatkowe uprawnienia w swojej kieszeni, bo różne kolekcjonuję. Szczęśliwie to nie są państwowe. Mamy jeszcze póki co wolność w robieniu szkoleń i posiadaniu uprawnień z jazdy samochodem 4x4. Może niedługo to się zmieni. Będą to państwowe uprawnienia, póki co nie są. I zawsze to jest jakiś tam nowy skills. Ale najciekawsze jest to, że będziemy mieli również zajęcia teoretyczne na samym początku. Ile? Półtorej godziny? Za 2 godziny. 2 godziny zajęć teoretycznych. Znaczy ja nie wzięłam notatnika i długopisa. Też nie mam zeszytu, może dostaniemy jakieś materiały szkoleniowe. Nie mówi się długopisa, długopisu się mówi. Pytujesz to, powtórz. Nie wytnę tego. Nie. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. Pomysł na offroad? Bardzo banalny powód. Przenieśliśmy się na wieś. Nasz jedyny samochód, który nas wtedy miał dowozić do Warszawy, permanentnie się zakopywał na podjeździe. I po prostu nie mieliśmy jak dojechać do pracy, więc... 4x4 było jedyną opcją, która mogła tutaj zadziałać, więc w ogóle nastawiliśmy się na węglarkę. Czyli pick-upa. Pick-upa. Jak na redneków prawdziwych przystało, to miał być pick-up, a skończyło się na Explorerze. Jak się zaczęliśmy bawić z Explorerem i wyjeżdżać w teren, okazało się nagle, że Explorerów w Polsce jest parę nawet sztuk i w związku z powyższym poszliśmy krok dalej, założyliśmy klub Explorera w Polsce. Były zloty, robiliśmy dużo imprez explorerowych w całej Polsce, między innymi połączone ze zlotem, tak, koło bluesa, z dużymi koncertami bluesowymi. No i okazało się, że to jest bardzo dobry sposób na życie, na spędzanie wolnego czasu, na spotkanie ludzi. A słuchajcie, a skąd w ogóle pomysł, żeby ludzi uczyć się jeździć offroadem? Kilka powodów. No jeździliśmy na różnego rodzaju imprezy, gdzie okazywało się, że amok powoduje sytuacje niebezpieczne i czasami po prostu potrzeba takiej wiedzy podstawowej, a nie siłowej, żeby
rozwiązywać przeszkody. Zatem sami przeszliśmy przez ten amok i wiemy, z czym on się wiąże, z jakimi uszkodzeniami samochodu, z jakimi niebezpieczeństwami dla ludzi, którzy są w pobliżu, czy dla nas samych jako uczestników. I stwierdziliśmy, że no, mając już ten bagaż doświadczeń, wydaje się nam całkiem spory, 12 lat, jesteśmy w stanie całkiem sporo tej swojej wiedzy przekazać innym osobom, żeby już na starcie byli ten krok do przodu w stosunku na przykład do nas, takich świeżaków, którzy kiedyś tam zaczynali. Tak, szczególnie że bardzo często zdarza się, że kupując samochód popełnia się dokładnie te same błędy. Idzie się taką ścieżką, którą już przeszło wielu przed. Znaczy niby człowiek uczy się na błędach, ale one są niestety kosztowne i często bolesne, więc no, można tego uniknąć, jeżeli ktoś się decyduje na spróbowanie takiego szkolenia. Co to jest ten amok? Amok? Wyłączenie kompletne myślenia. Człowiek, to znaczy adrenalina buzuje do tego stopnia, że wyłącza myślenie zupełnie. Chce się szybko, natychmiast, fajnie się rozbryzguje. No, taka szybka nagroda za jakieś tam działania, tak? Mózg tak pracuje, że jak coś dostarcza nam adrenaliny, dreszczyku emocji, no to powtarza się pewne błędy, nie licząc się z konsekwencjami. No i później się okazuje, że na przykład auto nowo kupione, rodzinne, zostaje w środku wielkiej kałuży, bo był piękny purokusz wody. Wyglądało to spektakularnie, aczkolwiek no, koszty napraw i złości tego, że się nie da dojechać do pracy, do domu, czy wrócić z imprezy. Płaczące dziecko na tylnym siedzeniu, bo szóstą godzinę siedzimy w tej samej dziurze. Tak, no to się okazuje, że właśnie amok nie popłaca. Słuchajcie, jeszcze powiedzcie, jakiego rodzaju ludzie, osobowości przychodzą na szkolenia? To jest naprawdę całe spektrum, bo ludzie z zupełnie różnych światów, zawodów, w wieku, naprawdę, to w zasadzie wszyscy. W momencie, kiedy człowiek zaczyna potrzebować jakiejś odskoczni od życia korporacyjnego albo zawodowego, to się okazuje, że na przykład off-road jest fajną alternatywą. Albo są ludzie, którzy myślą o kupnie takiego auta, tylko że nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić, bo tyle tych przycisków, przełączniczków i tak dalej. Przede wszystkim najpierw chcą spróbować i zobaczyć, czy to w ogóle im się podoba, czy to jest sens wywalić 10 tysięcy na auto, które nagle się okaże, że będzie stało pod domem, jest nieużywane. Bo jest niewygodne, bo denerwuje, bo się psuje, bo jest drogie, bo nie spełnia oczekiwań. Często Wam się zdarza w trasie spotykać ludzi kompletnie nieprzygotowanych, a wybierających się w podróż właśnie tego typu autem w takie miejsca, w które trzeba tylko i wyłącznie tego typu autem się dostać? Prędzej osoby, które wypożyczają auto. Lecą gdzieś na miejsce, znaczy właśnie tu jest ta Islandia idealnym przykładem. Ludzie dolatują na miejsca, dowiadują się, że w interior mogą wjechać tylko samochodem 4x4, bo takie są przepisy w konkretnym miejscu. I stwierdzają, okej, super, jest wypożyczalnia, wezmę sobie 4x4. Bardzo często są to kampery 4x4, od razu z miejscem do spania, z tyłu zrobionym i przygotowane właśnie na kempowanie. I zaczynałem jeździć tym autem po tym interiorze zupełnie nie mając pojęcia, co robią. Popełniają naprawdę często niebezpieczne błędy, szczególnie gdzieś w trakcie podjazdów górskich, na tych wąskich szlakach, gdzie te mianki jednak muszą odbywać się płynnie i ten samochód powinien być na reduktorze też używany, a nie ciągnięty po prostu na siłę pod tą górę. Więc to zwykle to jest, zdarza się, tak. Wynika to z tego, że ludzie biorąc auto 4x4 wydaje im się, że ono wszystko za nich zrobi. Tak, sprzęt załatwi. Sprawa, że nie potrzeba się przygotowywać. Zresztą wielu naszych znajomych pytało nas o szkolenia, ale po co? No przecież to bez sensu. Pojedzie trochę w teren, to się nauczy i będzie wiedział. No pewnie, że tak. No, każdy tak z nas zaczynał, ale można też inaczej. Natomiast często jest też tak, że zdarzało się parę razy, że ludzie przychodzili na szkolenie, mieli już jakieś doświadczenia, jeździli czy swoim samochodem, czy z kimś i stwierdzali po szkoleniu, że kurczę, no jednak można było inaczej. Na pewne rzeczy nam się zupełnie oczy otworzyły i nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to się może w ten sposób odbywać, że takie są czy zagrożenia, czy tak się to powinno robić właśnie, nie siłowo, że da się to technicznie rozwiązać, więc zresztą to jest chyba ogólny problem ze szkoleniami wszelkiej maści, nie tylko tymi naszymi offroadowymi, że ludzie boją się szkolić, bo uważają, że po pierwsze wszystko już wiedzą, a po drugie, że to jest wstyd przyznać się, że czegoś nie umiemy. I to jest chyba główny problem, szczególnie właśnie tutaj w offroadzie, gdzie ludziom się wydaje, wsiadają w terenówkę, jadą w pierwszą dziurę, no i przecież są mistrzami offroadu już. A okazuje się, że tu jest jeszcze dużo wiedzy, którą trzeba gdzieś tam uporządkować, zdobyć i
i zacząć stosować. Też mieliśmy okazję się na przykład na torze spotykać z ludźmi, którzy na różnego rodzaju imprezy na przykład jeździli i gdzieś tam startowali i raptem okazywało się, że kurczę, no właśnie uśmienie, że ono dało radę inaczej, że to nie trzeba koniecznie z rozpędu i siłą, że można równie dobrze na spokojnie to technicznie przejechać i nie ma w tym żadnego wstydu tak naprawdę, tylko dokładnie szkoda auta, tak? Czy takie kursy jak nasz dzisiejszy to jest wystarczające, żeby wsiąść do samochodu, czy są jakieś kolejne stopnie, które trzeba przejść, żeby przejść kolejny jakiś poziom wtajemniczenia? Myślę, że kiedy już naprawdę chcecie zacząć jeździć, to należy przyjechać swoim samochodem. To tak. Jest podstawa. Nasz samochód poznacie, ale nim nie będziecie jeździć. Ale nie będziecie dokładnie jeździć. Każdy samochód jest inny, ma swoje jakby, no nie powiem, że fanaberia, ale zachowania, ograniczenia i możliwości. I dopiero wtedy auto, na którym będziecie jeździć, jeśli przetestujecie siebie i jego możliwości, w terenie, to możecie powiedzieć, że jesteście przygotowani. Natomiast warto pojeździć na imprezy takie offroadowe, niekoniecznie mówię o rajdach, ale offroadowe, turystyczne, jednodniowe, tak. Jednodniowe, tam są kilkudniowe, są albo, różne albo pakiety. Można też w internecie kupić sobie roadbooki jednodniowe właśnie, tak, takie dokładnie. Turystyczne, przejazdowe, wziąć sobie takiego roadbooka, przejechać się po nim, zobaczyć, co my bo w tym samochodzie tak, potrafimy. Wtedy dopiero faktyczne, bo tor jest torem, tak, to są określone zachowania, tak, warunki, wiadomo, pod kontrolą, zresztą zawsze ktoś tam jest, siedzi obok, kto podpowie, natomiast swoje siły należy zmierzyć w terenie swoim autem. Szkolicie, jeździcie od lat. Czy mimo wszystko zdarzyła Wam się jakoś niedawno taka sytuacja, że mieliście problem z wyjechaniem, wyciągnięciem, albo pukaliście się w głowę i przecież wiedziałem, ale i tak wjechałem nie tam, gdzie powinienem? Tak, na Islandii zrobiliśmy. Mieliśmy amok na Islandii. Słuchajcie, wjechaliśmy w interior i okazało się, że mamy przed sobą 30 parę brodów do pokonania, bo tak prowadziła trasa. I tak jak mówiliśmy, tam nie ma mostu. I oczywiście pierwszy brud, szkolny błąd pod tytułem pełny gaz, wjedziemy, przejdziemy tą rzekę. Oczywiście przesadzam, pełny gaz, tak? To nie był pełny gaz. Nie był pełny gaz, ale nie była zastosowana ta prędkość idealna. Była dużo za szybko było, po prostu. Więc woda przelała się przez maskę, zalała alternator i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście efekty nie były natychmiastowe, tak? No bo wiadomo, ta woda gdzieś tam się przeleje, poleci sobie dalej. Ale łożysko alternatora oberwało, 3 dni później musieliśmy zjechać do serwisu, musiałem alternator wymontować, dać do zrobienia. Ale z drugiej strony doświadczenie nasze też jakby dało znaczy efekty. Tak, to nie było stresu nie w ogóle. Było, ale właśnie brud był jakby naszą głupotą, który zaliczyliśmy oczywiście, bo było fantastycznie. Potem już następne naście, zgodnie ze szkołą i sztuką było zrobione. I już nie było żadnych problemów, no ale wiadomo, takie rzeczy też się zdarzają, bo jesteśmy ludźmi, więc jakby mylić się rzeczą ludzką. Każdy popełnia błędy, natomiast trzeba mieć świadomość, że coś takiego może się zdarzyć. Doświadczenie nauczyło nas, że musimy mieć części odpowiednie na wyprawie, żeby być przygotowanym i utknąć. To jest właśnie to przygotowanie, o którym Wam dzisiaj opowiadaliśmy, że tam, gdzie jedziecie, trzeba zobaczyć w ogóle, po czym będziecie jeździli, czy będą właśnie brody do pokonywania i tak dalej. Jeżeli brody, no to odpowiedni zestaw części ze sobą. To jest nieuniknione. Trzeba być przygotowanym do takich rzeczy. Jacek, jak twoje wrażenia po kursie offroadu? Dobre. No dobre, no. To jest tak, że ja sobie nie mam z tym problemu i nie boję się takich rzeczy, ale są pewne takie prawidła, których się trzeba było nauczyć. I w ogóle teoria mnie zaskoczyła, była ciekawa, że było parę takich rzeczy teoretycznych, z których sobie nie zdawałem sprawy. Ewentualnie było to wszystko poukładane w taki ładny, teoretyczny sposób naukowy. O oponach, o reduktorach, o tym kiedy, jak, co załączać. Trochę mi brakowało rzeczy związanych z prawodawstwem, czyli gdzie ja mogę wjechać, jeszcze o to podopytuję. No i tak naprawdę też najważniejsze okazuje się to, że tam przechylenia z jazdy pod jazdy nie są straszne, że jest na to jakaś tam określona technika, którą trochę może czułem jako ktoś, kto jeździ samochodem i się jakoś tam w tym samochodzie w jego prowadzeniu orientuje, bo mechanicznie się nie orientuje nic. Więc było jakieś tam wyrównanie istotne wiedzy. No i przede wszystkim to, że limituje się ten samochód, bo on ma swoją wagę, on ma swoją środek ciężkości w zupełnie innym miejscu niż taki samochód osobowy. Trzeba po prostu go opanować, się w niego wgrać i wjechać. Potem można już jeździć. No, pewnie jakbyśmy się w błoto wjechali, to byłoby
problem, ale płoto nie wjechaliśmy. Jedyną stratą, jaką dzisiaj zrobiłem, to było rozwalenie reflektora, pęknięty klosz halogena. Jedyna strata, jaką zrobiłem. To co było najtrudniejsze na torze? No, trudne rzeczywiście jest ten trawers, jazda bokiem, bo masz wrażenie, że jesteś dużo niżej. Zupełnie to jest inaczej odczuwalne niż w samolocie, gdzie mam to gdzieś. Bardzo lubię zakręty ciasne w samolocie, a tutaj to jednak nie, no bo kurde, mi się zaraz polecę na bok. I to jest trudne. Są też takie rzeczy, które chcesz odruchowo robić, czy hamowanie, które powoduje moment do przodu i próbę zrobienia fikołka przez samochód, albo jego zrobienie w niesprzyjających okolicznościach. I kręcenie kierownicą, gdzie często tą kierownicą nie powinno się kręcić, tylko po prostu dać samochodowi zjechać na biegu. Ale to też, jeżeli się jeździ samochodem i się jeździło po górach, tak, po górskich drogach, to jest element jakby rozwijający, a nie nic nowego. No i bardzo mi się podobało to, bardzo mi się podobało jeżdżenie tego rodzaju samochodem. Mnie zawsze ciągnie w różne takie dziwne miejsca, więc może sobie kupimy taki samochód, co? I zaczniemy sobie jeździć offroadowo, nie to, że tam po bagnach, ale gdzieś tam po tej granicy tam. Do pracy na wolę? Do pracy nie, to na piechotę będziemy dalej chodzić.